Otóż ma obowiązek miejscowy i niż organizatorzy Okręgowy Związek Kupcerski z Kupku przygotował dla kibiców okolicznościowy zestaw upominków do nabycia w kasach biletowych Alibrycia, m.in. proporczyki i informatorów o 10 tysięcy złotych w programie mistrzostw. Siedzę w więzieniu? Nie, skądże? Ale doktor powiedział, że możesz doznać szoku, gdy wyjdziesz. No proszę. Naprawdę. Możesz spotkać kogoś znajomego, zaczniesz sobie przypominać, a tego ci nie wolno. Dobrze, nie ruszę się. Zrobisz coś dla mnie? Co takiego? Kup mi piżamę w paski. Wkomponuje się w tło więzienne. Gdzie się pani wybiera? Nie mówiłam gdzie. Wychodzę z wnukiem. Cieszę się z powodu pani, pani wnuka i swojego. A to dlaczego? Po pani wyjściu też sobie pójdę. Dokąd? Odszukać Pawła. Pojawił się? Nie, ale go widziałam. Nie rozumiem. Nie wiem dlaczego, ale ktoś... Thank you.
Gdańska, Andrzej Wedecki, Radosław Ciechowski. Dziękuję bardzo. Jaka ta wiosna będzie, przekonamy się wkrótce. Na razie przywitała nas deszcze. Na tym zakończyliśmy program artystyczny. Przechodzimy do oficjalnej części uroczystego otwarcia 62. indywidualnych mistrzostw polskich w boksie seniorów na rok 1991. Proszę o wystąpienie pocztu sztandarowego, w skład którego wchodzą Jan Pytak, Czarni Sąc, Robert Cina, Alka Zawrze i Dariusz Czerny, Biblopol Gębica. Prosimy pocztę sztandarową, a wszystkich Państwa o powstanie z miejsc. Thank you.
Zapomniany jest pan Bolesław Kiedziak ze Szczecina. Zastępcą sędziego Dudego Henryk Sołtysiak Warszawa. I Tadeusz Szczecowski z Kurs. Walki w wieku i na podwie prowadzić będą Janusz Panaszek, Rubin, Jerzy Kurs, Gdańsk, Zbigniew Górski, Warszawa, Zbigniew Kortman, również Warszawa, Krystian Klej, Katowice, Kazimierz Koszyński, Bydgoszcz, Henryk Kosmenta, Słup, Ryszard Tomczak, również ze Słupska, Edmund Wilocki, Katowice, Janusz Małecki, Wrocław, Telefon Włączyński, Poznań, Marek Warszawy, Łączyńce, Ryszard Redo, Bydgoszcz, Starosta Szczecin. Komisja sportowa pracować będzie w składzie. Przewodniczący Zygmunt Fiodorowicz Warszawa, zastępca przewodniczącego Stefan Klonowski również ze stolicy, a sekretarzem będzie Andrzej Śladowski ze Zbórska. Tak przedstawia się skład komisji sędziowskiej. Poprosimy o taśmę z utworem Mistrzostw, a wszystkich sędziów, zawodników i trenerów w prawo zwrot i prosimy o utwór Mistrzostw.
Zwyciężył Jan Wydarczak i Słów.
Warszawa, Wigodni Kurz, Skończa, Kurz, Serbii, Kraków. Thank you.
W środku będzie.
oddaję mikrofon prezesowi Polskiego Związku Poselskiego Jackowi Maślewskiemu. Proszę Państwa, dwie uwagi. Przed chwilą był w ringu wielki polski pięściarz Józef Grudzin, mistrz olimpijski. Wszyscy bardzo serdecznie powitaliśmy tego pięściarza. Ale na sali jest drugi sławny polski bokser, dwukrotny mistrz olimpijski Jerzy Kulik. Krzysztof Wróblewski, zawodnik Igopolu Dębica, startujący z czerwonego narożnika. Aktualny wicemistrz Polski, brązowy medalista mistrzostw świata i Europy. Stoczył dotychczas 135 walk. Jego przeciwnik, Bogdan Jędrysik, z walki Zabrze, stoczył 173 pojedynki, a największymi jego sukcesami były medale w mistrzostwach Polski juniorów na początku. Thank you.
kategorii maszyn do dekoracji poproszę Janusza Kopaniaka, dyrektora Departamentu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, Edmunda Ligowskiego, wiceprezesa Polskiego Związku Bokserskiego i Czesława Petkę, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego Kultury Fizycznej i Sportu. Thank you.
Krzyżu Czerwonym, Robert Ciwa Walka z Zabrze, ma 22 lata, stoczył 124 walki, ubiegłoroczny mistrz Polski. W słupskim turnieju pokonał Sławomira Łukasika i Glokotemica i Piotra Dolińskiego Zagłębie Koni. Jego przeciwnik Jerzy Ciechanowski z warszawskiej gwardii ma lat 27, stoczonych 181 walk. W słupskim turnieju pokonał Wiktora Jagiełkę ze Stali Stocznia Szczecin i Mariusza Dziębowskiego. Thank you.
Sala będzie. Zakończyła się walka małych bazy do ludzi pomiędzy Robertem Dziwo i Jerzym Ciechanowskim. Do następnej dekoracji przygotują się zawodnicy wagi muszyn. Amen. Dla niego tam jest, to taki stan jak tu. Władze kokucie i jednogłośnie na punkty zwyciężył Robert Trzyma Walka Zawsze. Sędziowie w tym walkę punktowali pan Panasze, pan Rebo i pan Kolczak 60-56, pan Starosta 60-57 i pan Nałęcki 60-55. Wszyscy dla Roberta Ciwy. Został Bogdan Jędrysiek, Walka Zawsze. Srebrny medal wywalczył Krzysztof Wróblewski i Grotol Dębica. Natomiast brązowe krążki mistrzostw przypadły Dariuszowi Wierpińskiemu, Turów Zgorzelec i Stefanowi Zającowi Star Elbląg. Medale i szarfy podają sympatyczne i zawsze uśmiechnięte dziewczęta ze słupskiej grupy baletowej Arabeska, reklamujące bluzeczki z przedsiębiorstwa handlowo-usługowego Top Mix. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. Jacek Górski. Walkę w ringu prowadzi będzie pan Kączyński. Na punkty podsiadło Klej, Sęk, Kostęta, Nałęcki. Na czas Górski i Nus. Ring wolny, pierwsze starcie. Dzień dobry.
213. Mistrz Polski z ubiegłego roku, z tym, że...
demonstracji przygotują się medaliści walki. Konduszy medalistów Tak!
23. Yeah.
Poznań, narożnik czerwony i Dariusz Czerni i Gordolnymica, narożnik zielony. W ringu prowadzić będzie ten pojedynek Henryk Kosmenta-Sus, a na punkty sędziowie Banaszek, Hoffman, Klichowicz, Kończak i Ligowski. A do dekoracji przygotują się zawodnicy wagi piórkowej. Medalistów dekorować będą Michał Machej, wiceprezes Polskiego Związku Bokserskiego, Aleksy Ankiewicz, dwukrotny medalista olimpijski i Władysław Klinkowicz, dyrektor Interpał International. Thank you.
z czerwonego narożnika Jerzy Ziętek z Poznańskiej Olimpiki. Ma 26 lat, stoczył 165 pojedynków. W tegorocznych mistrzostwach Polski najpierw w sierpniu nawet zwyciężył Chłopuszka z Partii Wrocław, a następnie w półfinale w drugiej rundzie przez RSC pokonał Jacka Misię z Jastrzębiu. Sekunduje mu trener klubowy Zdzisław Nowak. Yeah.
kolejny finał. To wada półśrednia, 67 kg. Spotykają się Arkadiusz Sikora, walka zawsze narożniku czerwony, Piotr Małyszko, klub sportowy Jastrzębie, narożnik zielony. W ringu prowadzić będzie sędzia Janusz Banaszek z Lublina, na punkty sędziowie Górski, Radek Łączyński, Gorszego, Starostwo. Do deklaracji przygotują się zawodnicy walki lękiej medalistów Dekor oraz Pęto. Bolesław Kiszczak, wiceprezesowy nowego prezes sędzia główny Słupski Mistrzowski, Józef Budzień, mistrz olimpijski i Lucjan Kaliszewski, prezes BKS Hetman Białusto. Thank you.
Tadeusz Sikora z Walki Zabrze, Młodzieżowy Mistrz Polski z roku bieżącego. Thank you.
jednogłośne zwycięstwo na punkty odnosi Wiesław Maruszyk. Sędziowie wartego punktowania. Sędzia Górski 65-56, sędzia Eden, sędzia Pączyński 69-57, sędzia Podsiadło 60-57, sędzia starosta Szala. Starcie.
Rozumiemy Państwa olimpijski sezon, ubiegłoroczny mistrz Polski. Słowski turniej pokonał Janusza Adamskiego z Wiktorii Janusza i zwyciężył Andrzeja Buraczyka z Karpą Kulice. Jego przeciwni Marcin Zieloni, Kariusz Uwaszak i Piotr Kiewica, 21 lat i stoczony 126 bal. Słowski turniej pokonał Pawła Matuszewskiego za niższy wygłość i Tomasza Polskiego z Gwardii Warszawa. Ryk wolny, drugie starcie. Thank you.
Janek Dynastę, Czarny Słów i Narusze, Paszaki z Uroboru Zemica. Za chwilę poznamy werdy tego pojedynku, a do tego...
Górycki, narożnik czerwony, reprezentuje barwy klubu sportowego Jastrzębie, ma lat 25 i stoczył 152 walki. W słupskim turnieju pokonał Mariana Podczaszego z Gopolu Dębica i Janusza Jakimowa z walki Zabrze. W narożniku zielonym Robert Kunak, Magia Wrocław, rocznik 1970. Stoczył on 104 pojedynki. W słupskich mistrzostwach pokonał Wiesława Osetka z Stocznia Szczecin i Tomasza Miałgorskiego ASO Ostrowiec Świętokrzyski. Thank you.
poznamy jej wynik, a do dekoracji władze lekko. W kategorii średniej stosunkiem głosów 4 do 1 zwyciężył Robert Buda, Gwardia Wrocław. Sędziowym przepadkiem punktowali pan Tanaszek 59-58, pan Kruski 59-58, pan Kruski 59-58 i pan Kończak 60-57, wszyscy na buty. Natomiast pan Syn wypunktował dokładnie 60-57 dla Zbigniewa Kuleckiego. W kategorii lękośredniej wywalczył Jan Pylak Czarny Sus. Srebrny medal zdobył Mariusz Wasiak i Grokol Kępica. Brązowe medale wywalczyli Andrzej Włodarczyk i Karpo Gliwice i Tomasz Borowski, Gwardia Warszawa. Brawa dla zawodników wagi lekkośredniej. Prosimy o trybunał. Dziękujemy serdecznie.
stocznia Szczecin. Yeah.
Pojedynek ten w ringu będzie prowadził sędzia Zbigniew Hoffman z Warszawy. Uważaj, był ciężki i jednogłośny, na punktu zwyciężył ten rytm, który jest Warszawa. I jest to już ósmy tytuł mistrzowski tego zawodnika. Sędzia Wielkiem Walkiem pochwalił. Sędzia Alec 67, sędzia 91 w kategorii średniej wywalczył Robert Buda, Gwardia Wrocław. Srebrny medal zdobył Zbigniew Górecki, klub sportowy Jastrzębie. Brązowe medale wywalczyli Janusz Jakimow, walka z Zabrze i Tomasz Miałkowski z Ostrowca. Thank you.
pierwszy w kategorii półciężkiej wywalczył Henryk Lega Warszawa. Srebrny medal zdobył Jan Koprukowniak z Dalej Stocznia Szczecin. A brązowe medale wywalczyli Piotr Kuszma z Zagłębie Konin i Jan Szrotek Wiktoria Jaworzko. W narożniku czerwonym zawodnik Kejsmont, w narożniku zielonym Zatyka i sędzia Włośnie Starosa. Ring wolny, pierwsze starsze. Thank you.
Zaproszony jest w pilnej sprawie na chwilę do stanowiska spikerskiego. Nagrodę na ulubieńca po prostu. Kiedyś występował w barwach czarnych słów. Brązowe medale wywalczył.
Ciebie. Andrzej Stodolny, Korus Gorzelec i Piotr Jurczyk, Szczecin.